Dawaj szybko fasolko! A tak! Ostatni! Skokiem na można powiedzieć patelni, to fasola się wylała! Siemanko panowie, też na metę. Jara ktoś kiepka? I robić potyczki. No ale dobra, będą fasole, ale tylko na chwilę, więc nie przyzwyczajajcie się za bardzo. Fasolowy turniej Ultimate Knockout Start. Ja gram na padzie od Xboxa, od Microsoftu. To sobie jeszcze kabelek poprawię. Lepiej mieć taką troszeczkę, można powiedzieć, zapasu na kablu. Zapkas na kablu. Halo? Dobra, logujemy się do main show. Kto lubi fasoleczki, niech serduszko na czacie napisze. O, właśnie tak. Chyba, że lolka. No dobra, zaraz zobaczymy. Coś niesamowitego. Pierwsza rundka. Szalone wiatraczki Misia Joe. Okej, na spokojnie. Pierwsze podejście. Pierwszy luźny start, pierwszy luźny drop. Ło kurwa, szklankę bym wypierdolił. O, spokojnie. Będą przepychanki, no wiadomo. Kurwa, skurwysyństwo się, że znowu po talerze. Spokojnie, Ogrze. Masz to na bobrze. Na luźno tą fasoleczką trzeba zapierdalać, wiesz o co chodzi, wczutka. Na spokojnie, przepraszam panowie, jest jeszcze wolny lot, dziękuję serdecznie. Okej, fasolowe szaleństwo, umiecie ryzyko? Pyk, cyk. Oni nie umią w ryzyko w ogóle, trzeba delikatnie cykać. Mieć to obczajone. W ogóle trzeba być szybkim fasolki, na pewno trzeba być czujnym, widzieć gdzie się zmienia płaszczyzna, w jaki twoja fasolcia pogrywa. Mamy tutaj lotkę, wow! O kurwa, spokojnie, mamy poprawkę na ten błąd. Patrz, on pozwala latać, widzicie, tylko ja to zjebałem. Może nie będę się bawił to latanie, bezpiecznie. Czy ktoś już przeszedł? Kurka wodna. Ktoś przeszedł już, cholipka. Już skończył. O kurwa, ale ciężko tu będzie. Chyba, że? Wow, nieźle, fikołem, normalnie plecami się odbiłem. Dobra, ostatnie takie zwariowane rzeczy. Wiatry plus latający kijaszek. Opa. It's so fucking poppin' easy. Jibble droppin'. Chciałeś mnie zepchnąć? Nie, no co to jest takie numery, nie ze mną. Siemanko panowie, ja też na metę. Jara ktoś kiepka? Najsik, easy, easy. Liga dała takie wyluzowanie w rękach jednak. No, pierwszy raz coś takiego się udało. Pierwsze podejście i logujemy się do drugiego stage'a, tak zwanego. Q2 za nami, znaczy Q2 przed nami. A teraz na metę melduje się Prickly Bumping Sheep. Nieźle. Spicy Diving Cookie. Czeka dalej. Xeno of Clemens 5622, obrońca tytułu ze Szwajcarii. Jeden z lepszych zawodników. Gra swoim świętym Mikołajem. Zobaczcie, jak tutaj świetnie. Opa, nad lodem ekipy przeskoczył. Cyk. Jest. Melduje się w kolejnej turze. Luki e Cookie. Stoi, ja obserwuje. Będę już miał jedzonko. Dobra, dobra. Akurat skończę pewnie w finale. Chocoletti, który pogrywa sobie, mówi, że bojkotuje chyba finał, albo dopiero się uczy. Pyk, proszę bardzo. Leci za nami, znaczy przed nami nadal z 82. O, to jeden z lepszych graczy fasolkowych, można powiedzieć. Zobaczcie, z jaką gracją przeskakuje go fasolcia. O, ma takiego właśnie tutaj Rockmana. I był ostatni właśnie, który się zakwalifikował, koniec czasu. Lecimy drugą rundę. Chrome Robbie Muffin, to moja postać. No, gra to jest raczej przedział 8-12, więc nie wymagajmy też jakiejś mega zręczności. Chociaż nie śmiejmy się też, bo ci najmłodsi to właśnie tą zręczność posiadają. Niesamowitą, szybkie palce, Fortnite'y. No to w sumie to właśnie 8-15 pewnie ten przedział wiekowy, to są najlepsi gracze. Rozwijający się, jak dalej podtrzymują tego ducha treningu gry, to potem są profesjonalnymi graczami. Nie oszukujmy się, no. Żeby być najlepszym trzeba coś robić od dzieciaka. A ja właśnie od dzieciaka gram w fasolcie. Druga pozycja startowa. Qualifier 37, czyli 37 pozycji może wejść dalej. Nie znam tej mapy w ogóle, nie znam tego. To jest taki, można powiedzieć, trochę pinball. Aha, pogrywający. Uważajcie, dostaniecie z lewej. A spokojnie, świetnie. Przechodzimy tą pierwszą strefę. Co tu się będzie działo? Ej, panowie, dajcie mi Ej, po mojej głowie wszyscy skaczą. Ała. No co ty pierdolisz? Takie rzeczy robią. Pierwszy raz tej mapki nie znam, widzowie. Restartujemy. Coś tu się zacięło chyba. Nie wiem, czy to widzieliście. Skasowało mi fasolkę, zmiażdżyło fasolę. Tak mi się wydaje. Ale nasz ogr pobiegnie sobie jeszcze raz. Ale zgniotło tą fasolę, wypruło z tego ogra wszystko, co było w środku. Jak jest fasolka po angielsku? Bean? Beanie Willy? Willy Billy? Beans? A co jeśli każdy myśli, że tylko dzieci w to grają, a tak na serio wszyscy mają tu po 30 lat? No tak może być, może też tak być. Jeszcze gry są dla każdego, no. Nie ma co w ogóle już gadać o podziałach. No to była nowa mapa, tak już bez żartów, to jakaś z tych nowszych mapek jest, nie znam ich. Tu, żeby dobrze grać, to trzeba przebiec jedną mapkę 2 razy sobie, tylko zobaczyć, co jest z 5. Dobra, pierwsza pozycja pole position, co nas, no, można powiedzieć, ustawia elegancko. I to akurat znam. Oni tu będą mnie łapać za plecy, wiadomo, będą mnie łapać za plecy, nie? Dlatego trzymamy tą pozycję, proszę bardzo, bronimy ją. Dziękuję za 2 dyszki. Dziękujemy za 2 dyszki, wariacie. No to stracicie pozycję, ale na pewno sobie jeszcze tutaj odkupię to wszystko, bo kule są przed nami. Ja nie będę na pewno w tych kulach drugi. Mam zamiar być pierwszy. Podają te kulki, trzeba walnie takim salomikiem, pyk, 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 cyk, 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 te kuleczki tutaj oszukiwać. Oni łapią, wiadomo, nie ma chłop ambicji, to cię będzie łapał, będzie ci ślizgi robił. Ale ty oczywiście ambitnie lecisz przed siebie, olewasz w ogóle tych łapiących, nie mścisz się. Cyk, no i tu szybka przyspieszanka, tak zwane plecione warkocze. Cyk, 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 na zmianę wszystko, pyk. Pleciemy, pleciemy, nie ryzykujemy, bo mamy 42 miejsca. No i przed nami tak można powiedzieć finałowa taka mini traska z kulkami. Ona jest dość... O kurwa! Ona jest dość prosta, chciałem powiedzieć. Ale okazała się zabójczo trudna. Ale robimy już bezpiecznie, teraz nie będę zgrywał tu już eksperta. Prawdopodobnie wypierdolimy się. Nie. Jest szansa, ojej, przed nami jest sporo osób. Dawaj szybko fasolko! Kurwa, tak! Ostatni! Skokiem, no można powiedzieć patelnie, to fasola się wylała! Chicky Beans! Na niego wołają, świetnie! Ostatni chłop! No, takich emocji nie zagwarantuje nic innego, jak właśnie fasolowy wyścig. Beanie Race. Billy Beanie Race. No, to była naprawdę ostatnia fasolka, bez żartu. Właśnie tu oglądam sobie powtórkę na moim bocznym ekranie. A ty piłeś tego pucha? Pucha? Nie piłem. Nie. Piłe czy dobre? Konradinia mówi, że dobre. No, trzeba sobie kiedyś zakupić i sprawdzić. O. Ale co to jest piwo z marihuaniną? Że pijesz sobie, to jesteś upierdolony? Podobno. Weź akceptuj. Akceptuję. Bo teraz nam się losuje mapa, a zaraz Liga i Depresja. No to wiesz, wszystko jest zależne od gry, nie? Dzisiaj serwujemy raczej taką deprechę Ligi Legend, chociaż zobaczcie, jak smakowały te 2 ostatnie zwycięstwa. Jak będzie 3cie zwycięstwo, to nas uświadomi w czymś, że jest już jakiś system odkryty. Nie wiadomo, trafiliśmy też na dobrych graczy, Piotrek też miał jakby, no, ten swój dzień. Dobra, lecimy teraz, podniebne chyba, tak? Przestworza. Mów, jak będzie banowanie, jest banowanie? Nie, jeszcze nie akceptowanie. O kurwa, ruletka jest, ale jaja. No to widzimy, witamy tutaj. Chyba to mamy. Wow, świetnie, lecimy dalej, kolejna ruleta. Zizu, wow, triple muffin. O kurwa, wyskoczyło mi przejście do gry. Akceptuj, ale nie mogę ruszyć, nie. Wow. No w takim turnieju to jeszcze nie brałem udziału. Dzięki Wojtasie. Wyjebane, przeskakuje obok, ty. Kurczę. No i co jest teraz grane, ty? Wow, dajcie, zróbcie miejsce. Ej, to, aha, czyli to cały czas trzeba z jednym jakby... Pokczampy, widzowie. Ja powiem ci tak, mam... Kurwa, znowu wybieranie postaci jakieś. Kogo zbanować? Intel i5 9400F. Gwen zbanuje, bo mi ostatnio pisze. Ała! O, przez tą Ligę Legend, widzicie, ona już nawet nie gra, że już depresję wpierdala na banie. Dobra, cyk, bang, jestem, ruleta zrobiona, zizu. Pięknie, ale nas ustawiło. Kurwa jebana, łopatka nas capnęła jak muchę. Spokojnie, rozpędź się, jeszcze jest 10 miejsc, to bardzo ciężko zrobić z tego, co tu widać. Bokiem, oszukuj, pewnie, aj. 10 podejść, ulala. Nie, dobrze, świetnie. Może to jest to? 4 miejsca ostatnie? Skaczę przez dziurę, pyk. O nie. 4 ostatnie miejsca, no bylibyśmy w siódmym niebie, tak? W raju. Wow, przechodzę jakimś fartem, ostatnie miejsce. A niestety, dobra. Koniec, fasolowe szczęście się skończyło, 2 biegi. Ambitny zawodnik musi gasić teraz gierkę, wracać do pracy.